Kolejne pytanie, proszę. Pytanie do doktora Migalskiego o dwie nowe siły w polskim parlamencie. Pan dość krytycznie podsumował był Kukiza. Nazywał go pan politykiem z bezmyślną twarzą, liczącym na głosy populistów. Oczywiście ma pan prawo krytycznie oceniać każdego polityka, ale tego typu sformułowania to bardziej pasują do jakiejś historycznej dziennikareczki z Newsweeka niż do doktora politologii. Tymczasem przypomnę panu doktorowi, no to właśnie Kukizy, o dziwo, bo sam jako politolog tym jestem zdziwiony, to właśnie Kukizy okazały się najbardziej wolnościowym ugrupowaniem w Sejmie nowej kadencji. Zapewne wie, że pan powstał parlamentarny zespół do spraw wolnego rynku, gdzie mamy 12 Kukizów i 3 posłów z PiS. Pan tymczasem dość krytycznie i jednak dość populistycznie sam się wyraża na ich temat, a nie jest pan tak krytyczny wobec nowoczesnej PO, gdzie widzimy Ryszarda Petru, no dosłownie wszędzie, w radiu Petru, w telewizji Petru, na to każdy temat wypowiada się Petru. A przecież młody człowiek z jego własnego ugrupowania sam go dość celnie podsumował, że kto jest od wszystkiego, ten jest od niczego. Krótki komentarz. Które z tych ugrupowań odgrywa większą rolę? Ja po pierwsze, być może pan ma rację, że ja na przykład w tym komentarzu wobec naszych przyjaciół z partii Kukiz 15 przesadziłem. Ja potrafię się przyznać, bo to rzeczywiście jest być może niedobre sformułowanie. Natomiast już odpowiadając na pana pytanie, ja uważam, że większą przyszłość ma nowoczesna PL niż Kukiz. Dlatego, że Kukiz rzeczywiście jest wyrazem pewnego rozczarowania wyborców w każdym kraju. Jest ruch populistyczny. To, o co ja mam pretensje do waszego lidera, bo rozumiem, że tutaj się zwracam się do tak zwanych kukizowców, to jest to, bo ja w ogóle lubię populizm. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko populizmowi, tylko ja bym chciał, żeby populizm był prawicowy, nie wiem, Farage'a, albo lewicowy Tsiprasa. Ale ja mam wrażenie, że akurat Paweł Kukiz wyraża taki trochę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby znowu nie użyć zbyt mocnego słowa, trochę bezsensowny populizm. Znaczy emocje, które was wyniosły do Sejmu, były prawdziwe, szczere i nie można tego krytykować. Natomiast to, co jak ja słyszę, jak Kornel Morawiecki mówi o tym, że wola narodu czy dobro narodu musi być ponad prawem, to szczerze powiem, znaczy jako politologa, to mnie to po prostu razi. Więc w tym znaczeniu uważam, że nowoczesna przy krytycyzmie wobec, nie wiem, poszczególnych postulatów ma pomysł na to, jak się przedstawić, to po pierwsze. Plus ma dosyć jasny... Ja wiem, gdybym ja zagłosował na Petru, to ja bym wiedział, na kogo głosuję. Natomiast głosując na Pawła Kukiza, ja w dalszym ciągu nie wiem, na kogo bym zagłosował. W tym znaczy uważam, że nowoczesna ma większość. Już tylko jedna rzecz. Ja tylko... Uzupełnię. Panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem, że pan jest zwolennikiem sensownego populizmu? Tak. Tak, dlatego, że sensowny ciekawe, populizm to jest demokracja. Ale słuchajcie, to umówmy się jednak, że w porównaniu z Lechem czy pani Kotem, to Kukiz jest słowo, troszkę wyżej merytorycznie. Jest takie słowo, które oznacza mniej więcej nie lubimy tych panów. No w zasadzie to jest pewne, a dalej już są wątpliwości. Wydaje mi się, że jeśli chodzi, tu pozwolę sobie nie zgodzić się. To znaczy na pierwszy rzut oka to rzeczywiście trochę tak wygląda. Ale po pierwsze, są takie... Kukiz jest zdecydowanie bardziej zagrożony na polskiej scenie politycznej, dlatego że to, nazwałem sobie kiedyś to TUP, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu. A że jest taka grupa ludzi, która po prostu głosuje... We Włoszech jest taki ruch 5 gwiazdek pod hasłem, który, no mam nadzieję, że nikt nie rozumie tu włoskiego za dobrze, mówi Vaffanculo. To mniej więcej było ich hasło, czy oznacza to odejść bez zbędnej zwłoki pod adresem klasy politycznej. To jest tłumaczenie doktora Flisa, dobrze, ale... I rzeczywiście to się gdzieś pojawia i krąży po Europie ten duch. I czasami, tak jak we Włoszech, on się potrafi zagnieździć na dłużej. To znaczy, że tam jest 20% ma ruch 5 gwiazdek i to przetrwało już 2 wybory, a nie odpadło od razu. Natomiast takie partie, które niby mają program ideowy i chcą zastąpić Platformę Obywatelską, no to jednak one mogą gdzieś popaść w jakieś przekształcenia, w jakąś, mogą przegrać Platformą, na przykład rywalizację, tak jak ruch Palikota, a mogą się gdzieś zacząć potykać o własne nogi. Natomiast Kukiz może zachować swoją autentyczność, a rzeczywiście szanse są skromne, ale no, teoretycznie się da to zrobić, z tym, co charakteryzuje Korwina, znaczy z tym szaleństwem w oczach. To znaczy, że to widać, że po prostu, że to nie jest ktoś przewidywalny i dlatego nie wciska się w garnitur jak Palikot czy jak Leper, tylko będzie widać od razu, że on za 4 lata też będzie mówił odejdźcie bez zbędnej zwłoki.